Chciałem Ci opowiedzieć o Skylandersach i o figurce Skylandersów. Przyczyną tego filmiku jest właśnie ta wspaniała figurka. Kupiła mi ją moja żona, znalazła ją w jakimś tam po prostu tanim sklepie z jakimiś chińskimi rzeczami. Figurka była bez pudełka, bo jak potem zrobiłem sobie research, to okazało się, że ona jest z takiego boksa, w którym po prostu była z portalem i z grą, i najprawdopodobniej to było z wersji z Wii jeszcze. Jest z 2014 roku. Figurka jest, powiem Wam, przepiękna. Jest po prostu wspaniała, jest dość duża. Zrobiona jest bardzo ładnie, już nawet pomijając samą wartość Skylanderów. Po prostu jest ładna. Fajnie sobie ją gdzieś postawić na biurku, czy jako taki, jakąś nawet zabawkę dla dzieci. No i słuchajcie, najważniejsza jej cena. W sklepie ona kupiła tą figurkę za 3 złote. Za 3 złote, tak. Na Allegro, gdzieś jak tam oglądałem, no to powiedzmy, że te figurki takie ze Skylandersów wchodzą mi się nawet pod, powiedzmy, poduszkę. Ale nawet gdyby ta figurka była, powiedzmy, za tą dyszkę, no to jest warta tego, bo tak mówię, jest piękna. Mam tutaj figurkę do porównania Mario, ale to jest Mario podróbka, bo to nie jest oryginalna. Nie jest Nintendo. No i ta figurka może na tym filmiku Mario wygląda spoko, ale jest taka trochę biedna, bym powiedział. No jest większa, widzimy, że jest większa od tej Skylanderowej, ale ta Skylanderowa jest naprawdę fajna, ładna. Jest bardzo ładny materiał, bardzo fajnie to wygląda. No i według mnie to jest fajny motyw, żeby sobie takie figurki gdzieś teraz kupić. No, moda na Skylandery przepadła, i to sprawia, że teraz te figurki można naprawdę fajnie wyczaić. A jak robiłem też research, to okazuje się, że te gry wcale też nie są takie złe. I chyba sobie też taką grę sprawię, szczególnie dzieciom. I też będę coś o tym nagrywał i chyba zacznę to nawet kolekcjonować. Bo wydaje mi się, że gry są warte zainteresowania i kolekcji.